Uwaga! Słuchaj, pierwsze pytanie, Kuba. W którym miesiącu został otwarty Aquapark Zakrzyk? Oczywiście poprawna odpowiedź po przerwie, bardzo dobrze. No teraz pytanie, w którym roku został otwarty Aquapark w Rochu? Czy Aquapark w Rochu, to dla Ciebie druga szansa, posiada strefę basenów zewnętrznych? Tak, i to jest dobra odpowiedź. Jak nazywa się strefa na najmłodszych głodnych aquaparki przy ulicy Borowca? Podpowiem, że pierwsze słowo to dziecięca, a drugie słowo zaczyna się na literę Z. Uwaga, 3, 2, 1. Dziecięca, za to mamy drugą szansę teraz. W którym roku został otwarty Beach Bar Port Węglowy, należący do aquaparku? Dobrze, jedziemy teraz dalej z naszym quizem. Które urodziny obchodził główny Aquapark? Na ulicy Borowskiej. Które to było urodziny? Możesz się pomylić o dwa. Były to urodziny 16. Dobrze. Czy Aquapark jest czynny 7 dni w tygodniu? Tak, to jest dobra odpowiedź. Dobrze, jedziemy teraz dalej z naszym quizem. Czy na terenie naszego obiektu na Zakrzowie dostępne są masaże tajskie? Nie, nie są dostępne. A drugie pytanie. Niech będzie teraz łatwiejsze troszeczkę. Czy na terenie Aquapark w Rochu dostępna jest terapia dźwiękiem? Tak, i to jest dobra odpowiedź, bo teraz quiz dla najmłodszej. Niech będzie pytanie, czy Aquapark Zakrzów jest już oficjalnie otwarty i czy można z niego korzystać? Czy to jeszcze jest nieoficjalne otwarcie? Oficjalne czy nieoficjalne otwarcie? Tak, to jest oficjalne otwarcie. Dobrze, mam dla Was nagrody. To była nasza pierwsza runda.